przede wszystkim jedzenie doustne jest fizjologiczne, a priorytetem jest żywienie taką drogą, jaka jest dla nas fizjologiczna. Więc jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli pacjent nie ma zaburzeń połykania, nie ma innych przeciwwskazań ze spożywania posiłków doustnych, to trzeba mu to zapewnić. Trzeba tak zaplanować dietę, aby pacjent jak najdłużej mógł przyjmować posiłki doustne. Nie ma wskazań zbyt szybkiego zakładania dostępu do żywienia sztucznego, jeżeli pacjent jada. Oczywiście w sytuacji, kiedy pacjent nie spożywa posiłków, jeżeli to jest poniżej 60% zapotrzebowania, to wtedy zakładamy dostęp. Ale pierwszym metodą z wyboru jest zawsze żywienie doustne, aby też rehabilitować pacjenta, aby rozwijać aparat mowy, żeby pacjent jak najdłużej tą funkcję miał zachowaną, tym bardziej, że jak wiemy, jedzenie sprawia nam przyjemność, więc ten pacjent tak naprawdę też bardzo chce często mieć z tego przyjemność i nie omijać kubków smakowych. Więc tak długo, jak to jest możliwe i jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowanie pacjenta, żywimy doustnie.